Chciałbym, abyśmy w tej lekcji pobawili się troszeczkę matematyką i żebyśmy zagrali w grę, która będzie polegała na tym, że będziemy znali miary pewnych kątów i będziemy chcieli dojść do miary innego kąta, który również tutaj wskażę. I zapomniałem tutaj dodać, że te dwie proste tutaj są równoległe. Można to wywnioskować z rysunku. Ale jeśli nie jesteśmy pewni, to nie możemy korzystać z takiej własności, nie możemy odczytywać czegoś po prostu na oko. Teraz wiemy, że te dwie prosto są równoległe. I tak jak już mówiłem, załóżmy, że ten kąt będzie miał miarę tutaj 56 stopni, a ten kąt, który znajduje się tutaj, będzie miał miarę 115 stopni. O. I naszą misją w tej grze będzie dojście do tego, jaką miarę ma ten kąt. Jeśli ktoś jest odważny, to może sobie spróbować samemu dojść do wyniku. Jeśli nie, to możemy razem dojść krok po kroku do rozwiązania. Jaka jest moja metoda? No ja najpierw zerkam na to, co mamy dane tutaj w zadaniu i próbuję tutaj odgadnąć na podstawie tego, co mamy dane, jakieś inne kąty, które po prostu się da odgadnąć. Popatrzmy tutaj. Ten kąt występuje przy przecięciu dwóch prostych. Gdy dwie proste się przecinają, to mamy kąty wierzchołkowe. Stąd też ten kąt, który jest naprzeciwko, to jest kąt wierzchołkowy, to są kąty wierzchołkowe, czyli ten kąt ma taką samą miarę jak ten kąt, czyli ma miarę 56 stopni. Ten kąt, który znajduje się obok, razem z tym kątem, to są kąty przyległe, czyli sumują się do 180 stopni. Stąd też ten kąt ma miarę 124 stopni, bo 124 plus 56 to jest 180. I teraz popatrzmy na to w ten sposób. Tutaj jest dana informacja, że te dwie proste są równoległe. I widzimy również, że te dwie proste równoległe są przecięte e, taką trzecią prostą. Stąd też ten kąt będzie miał swój kąt odpowiadający, który znajduje się tutaj. Ten kąt jest pod tą prostą, więc ten kąt tutaj, który jest pod tą prostą, będzie miał identyczną miarę. Więc. Ten kąt ma miarę 56 stopni. I do czego możemy sobie e, teraz e, znowu dojść? Popatrzmy. Ta prosta i ta prosta przecinają się w tym punkcie, więc znowu powstały nam kąty wierzchołkowe. Naprzeciwko przecięcia tych dwóch prostych, tutaj naprzeciwko tego kąta znajduje się ten kąt i ten kąt ma miarę 56 stopni. I widzimy, że znaleźli, znaleźliśmy się stąd w tym trójkącie i widzimy, że już jesteśmy blisko tego, co chcemy znaleźć. Jak moglibyśmy dojść do tego, jaką miarę ma ten kąt? No widzimy, że tutaj mamy trójkąt. Wiemy, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni. Brakuje nam tutaj miary tego kąta, ale my możemy sobie to wyznaczyć, bo wiemy, że ten kąt oraz ten kąt to są kąty przyległe, czyli to są kąty, które sumują się do 180 stopni. Widzimy wspólne ramię, a pozostałe dopełniają się tutaj do prostej. 115 plus 65 da nam 180. Stąd też ten kąt ma miarę 65 stopni. I teraz o, nazwiemy sobie ten kąt może jako tutaj x i wiemy, że te trzy kąty, miary tych trzech kątów y, muszą dawać 180, bo tak jest w każdym trójkącie. Stąd też x dodać 56 stopni, czyli miara tego kąta plus miara tego kąta i dodać miara tego kąta, czyli 65 stopni. Suma miar tych trzech kątów daje nam 180. 56 plus 65 to jest 50 plus 60 to jest 126 plus 5 to jest 50 plus 60 to jest 110 6 plus 5 daje nam 11, czyli razem będziemy mieli 121, czyli x plus 121 stopni daje 180 stopni. I odejmując od lewej strony 121 otrzymamy x i od prawej strony 121 będziemy mieli 59 stopni. I ten kąt, który znajduje się tutaj, ma miarę 59 stopni. Czyli wygraliśmy, doszliśmy do tego, e, co chcieliśmy wiedzieć. Ten kąt tutaj ma miarę 59 stopni. I teraz przejdziemy do e, kolejnej gry i popatrzmy. Tutaj znajduje się taka gwiazda. No, i co z tą gwiazdą? Tutaj założymy sobie ponownie, że będziemy znali miary jakichś kątów. Oj, założymy sobie, że miara tego kąta tutaj wynosi 101 stopni. Założymy sobie również, że znamy miarę tego kąta i miara tego kąta tutaj będzie miała miarę 75 stopni i tak samo miara tego kąta. Tutaj wynosi 75 stopni. I w tej grze naszą misją będzie dojście do tego, jaką miarę ma ten kąt, który znajduje się tutaj. No i ponownie można zatrzymać sobie lekcję, i spróbować teraz po tym pierwszym przykładzie samemu to rozwiązać, a jeśli nie, to możemy zrobić to po prostu razem. I od czego zaczniemy? Popatrzmy. Tutaj mamy kąt, który ma miarę 101 stopni. I wiemy, że te dwa kąty, ten kąt, który teraz zaznaczyłem i ten kąt, to są kąty przyległe, bo mają wspólne ramię, a te pozostałe tutaj dopełniają się do prostej. Wiemy, że te dwa kąty muszą sumować się do 180 stopni. Stąd też ten kąt będzie miał tutaj miarę 79 stopni. I popatrzmy. Tutaj mamy prostą. I tutaj mamy prostą. Te dwie proste przecinają się w tym punkcie i wiemy, że tutaj powstają nam kąty wierzchołkowe. Stąd też kąt, który znajduje się naprzeciwko tego kąta, będzie miał identyczną miarę jak ten kąt, czyli tutaj będziemy mieli 79 stopni, a kąt, który znajduje się naprzeciwko tego kąta, tutaj będzie miał miarę 100. 1 stopni. I tutaj już doszliśmy do wszystkiego co mogliśmy sobie tutaj rozgryźć, tak? I teraz e, wypadałoby się przenieść tutaj do e, tego trójkąta, tego, który znajduje się tutaj. Może go tutaj, e, może go wyszczególnię. O, troszeczkę ciemniejszy kolor, żeby było widać. No nie widać, wezmę jeszcze inny. Teraz jesteśmy tutaj w tym, e, w tym trójkącie. Znamy miary dwóch kątów, więc od razu powinno nasunąć się nam, że e, znając miary dwóch kątów w trójkącie, będziemy potrafili wyznaczyć miarę trzeciego kąta. Stąd też może oznaczymy sobie miarę tego kąta jako n od niebieskiego i popatrzmy. Suma tych trzech, e, suma miar tych trzech kątów ma dać nam 180 stopni, czyli tutaj sobie zapiszemy n plus 75 stopni plus 75 stopni, sumuje się do 180 stopni, 75 i 75 to 150, czyli n plus 150 to jest 180 stopni, a wiemy, że aby otrzymać 180 stopni, musimy do 150 dodać tutaj 30 stopni i znamy miarę tego kąta, to jest 30 stopni. I ja już jestem w stanie powiedzieć, że potrafimy dojść do tego, jaką miarę ma ten kąt. No, na pewno część osób będzie patrzyła, aha, tutaj mamy trójkąt, ja tutaj nic nie wiem, tylko mamy informacje, które są tutaj i tutaj, to jest daleko od tego miejsca, ale spójrzmy, znaczy spójrzmy na to z troszeczkę innej perspektywy. Chciałbym zaznaczyć tutaj coś takiego. Popatrzmy. O. Tutaj będzie jeden bok, tutaj będzie drugi bok, a tutaj będzie trzeci bok. Co zaznaczyłem? Jaką figurę zaznaczyłem? No zaznaczyłem tutaj e, trójkąt. I popatrzmy. Znamy miarę tego kąta w tym trójkącie, znamy miarę tego kąta, więc z, jeśli znamy miarę dwóch kątów w tym trójkącie, to możemy dojść do miary trzeciego kąta. Oznaczymy sobie miarę tego kąta jako x. I popatrzmy. Znowu. x plus 101 stopni plus 30 stopni będzie sumowało się nam do 180 stopni. I jeśli rozwiążemy sobie takie bardzo łatwe równanie, to będziemy mogli dojść do tego, jaką miarę ma ten kąt. I popatrzmy, 101 plus 30 to jest e, 131, czyli będziemy mieli x dodać 131 stopni równa się 180 stopni, odejmując od lewej strony 131 będziemy mieli x. 180 minus 131 to jest 49 stopni. I e, koniec gry mamy zwycięstwo, odgadnęliśmy, nawet e, no doszliśmy do tego, tak? Wyliczyliśmy sobie e, tymi narzędziami, które już znamy, które e, już poznaliśmy. E, że doszliśmy do tego, że miara tego kąta wynosi 49 stopni. I w ten sposób widzimy, że bardzo łatwo możemy bawić się matematyką i to nie jest wcale takie straszne. I na tym polega gra dotycząca tutaj wyznaczania miary kąta.